Najmłodsi mieszkańcy Tarnobrzega poznawali zasady bezpiecznego zachowania na drogach podczas przedstawienia kocie drogi. Do edukacji poprzez zabawę zaprosiła ich grupa PBI. Trwające w ostatnim czasie remonty 10 dróg na terenie Tarnobrzega, również w okolicach szkół i przedszkoli, powodują spore ograniczenia, ale i zmiany organizacji ruchu. Niestosowanie się do nowego oznakowania może grozić niebezpieczeństwem. Dlatego też grupa PBI, prowadząca w Tarnobrzegu remont wielu dróg, postanowiła zorganizować edukacyjne przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci ciągle trzeba edukować. Dzieci są niesforne, dzieci są ciekawe, w związku z tym chcemy zaspokoić ich ciekawość, wytłumaczyć, po to wszystko to służy, czemu to służy. No i chcemy tak naprawdę ciągle uczyć ich, ciągle uczyć właśnie poprzez zabawę. I dlatego organizujemy ten spektakl. Robimy trochę zapobiegawczo. Nie mieliśmy się takich przypadków, żeby dzieciaki rzeczywiście wchodziły na nasze projekty. Natomiast nie chcemy doprowadzić takich sytuacji, chcemy zapobiegawczo działać i chcemy je uczyć. Czego więc mogły nauczyć się dzieci z przedstawienia? Powinny pamiętać, w jaki sposób przechodzić na przykład przez drogę, w jaki sposób stosować się do znaków drogowych. Powinny się przede wszystkim też zastanowić, w jaki sposób czytać wszelkie instrukcje. Nie wchodzić tam, gdzie jest zamknięte, nie przechodzić przez miejsca, które są zabezpieczone taśmami, nie przechodzić w miejsca, które są znaki ostrzegawcze. Tego dzisiaj poprzez zabawę będą się dzieciaki uczyć. Tego wszystkiego najmłodsi Tarnobrzeżanie dowiedzieli się od mądrych bohaterów. Jest bohater kot, który właśnie opowiada, który jest takim kotem niesfornym, który jak to ma w swoim charakterze chodzi swoimi ścieżkami i on będzie właśnie chodził swoimi ścieżkami w różne niedozwolone miejsca i będzie pan inżynier, który będzie edukował, mówił, że w te miejsca nie wchodzimy, ponieważ jest tam niebezpiecznie i będzie mu tłumaczył dlaczego, jakie ryzyka mogą go w tym miejscu spotkać, jeżeli będzie przestrzegał się i stosował się do znaków. Nie miałć tak żałośnie. Oj, przepraszam, ale ja to miałczę całkiem znośnie. A na imię mam miałkotek. To ma być znośnie. No i cudny ze mnie kotek. Tak. Piękne wąsy. Tak. Piękny ogon, futro. Niech się norka schowa. A do tego jestem sprytny, no i ten gazem nie głowa. Tak. Po zakończonym występie każde dziecko otrzymało od organizatorów specjalną opaskę odblaskową. Ponadto do placówek trafiły kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystywane podczas wycieczek.